W czerwcu uroczyście będziemy obchodzić 25. rocznicę powstania Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Jedną z form celebrowania jubileuszu konferencji są nasze podcasty, podczas których rozmawiamy z byłymi przewodniczącymi KRASP. W naszej miniserii będziemy wspominać zarówno początki tworzenia się KRASP-u, jak i kluczowe wydarzenia dla każdej z kadencji. To nie tylko prezentacja rysu historycznego instytucji, którą przez lata tworzyły wybitne osobistości szkolnictwa wyższego, ale i krytyczne spojrzenie na dotychczasowy dorobek oraz wyzwania i zagrożenia stojące przed konferencją w nadchodzącej przyszłości. Dziś naszym gościem jest profesor Katarzyna Hałaśnicka-Macukow, przewodnicząca Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w latach 2008-2012, rektor Uniwersytetu Warszawskiego w latach 2005-2012, obecna przewodnicząca Rady Fundacji Rektorów Polskich i profesor nauk fizycznych. Dzień dobry, pani profesor. Witam serdecznie. Obejmowała pani profesor funkcję rektora UW jako pierwsza kobieta na tym stanowisku. Dość powiedzieć, że w latach 1990-2020 tylko 3 kobiety piastowały funkcję rektora na uniwersytetach. Do tej pory jest pani profesor jedyną kobietą przewodniczącą Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Czy trudno było pani profesor przełamywać szklany sufit w szkolnictwie wyższym w tamtych czasach i czy to zjawisko miało wpływ na działania, które pani profesor podejmowała? No i od razu zaczyna pan od takiego trudnego pytania, na które postaram się w skrócie odpowiedzieć. Dla mnie nie istnieje pojęcie szklanego sufitu. Wychowałam się w domu, gdzie nie było jakichś takich ograniczeń dla mnie z tego powodu, że jestem dziewczyną, potem kobietą. I to oczywiście było wielkie bogactwo, które owocowało i owocuje przez całe moje życie, nie tylko zawodowe. Dużo trudniej przełamywać szklany sufit, jeżeli w rodzinie podkreślamy, że on istnieje. Także ja nie miałam tego problemu. A poza tym, jeszcze zanim zostałam pierwszą kobietą rektorem Uniwersytetu Warszawskiego, to byłam pierwszą kobietą dziekanem Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, co w zasadzie było takimi przedbiegami i praktycznie rzecz biorąc później, to ja już byłam zahartowana. Czy pamięta pani profesor, kiedy po raz pierwszy zetknęła się z instytucją Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i jakie towarzyszyły temu odczucia? Czy to było podczas tego okresu, kiedy pani rektor była dziekanem, czy właśnie już rektorem? Pierwszy raz zetknęłam się już bezpośrednio po wyborach na rektora. To był lipiec 2005, kiedy Fundacja Rektorów Polskich zorganizowała szkołę dla rektorów elektów i to było dwutygodniowe spotkanie ze specjalistami, czyli z aktualnymi rektorami i specjalistami z różnych dziedzin zarządzania szkolnictwem wyższym. 2 tygodnie bardzo takiego merytorycznego spotkania, ale równocześnie wiele czasu na to, żeby rozmawiać ze sobą. W momencie, kiedy okazało się, że wątpliwości, niepokoje, bo każdy z nas miał oczywiście niepokój. Bardzo przyjemnie jest być rektorem elektem, ale w momencie, kiedy dochodzi ten moment, że trzeba podjąć ryzyko zarządzania taką instytucją, to wyobraźnia pracuje. W momencie, kiedy spotykasz się z ludźmi, którzy mają te same obiekcje, te same problemy, człowiek czuje się pewniej. A jeżeli jeszcze są starsi koledzy, którzy mówią, prawda, że też przeżywali stres na początku, a zobacz, jak to potem wychodzi i jaka to jest interesująca działalność i jaka interesująca część kariery w szkolnictwie wyższym. Także to był Olsztyn, 2005, lipiec. A kilka lat później została pani profesor przewodniczącą KRASP, czyli widocznie spodobała się pani ta funkcja i też ten KRASP był dla pani rektor w jakiś sposób bliski. Jaka była motywacja i jakie były cele założenia pani profesor, z którymi kandydowała pani na tę funkcję? Ja muszę powiedzieć, że przede wszystkim ja mam trochę też naturę socjologa. Może to po ojcu trochę przejęłam, który był socjologiem i w domu w zasadzie więcej osób było z nauk humanistyczno-społecznych niż nauk ścisłych, tak jak ja. I w związku z powyższym mnie również interesują różnego rodzaju mechanizmy,
w środowisku, no w tym wypadku w środowisku akademickim. I fascynowało mnie to, że w momencie, kiedy zostałam dziekanem, bardzo dobrze poznałam wydział, ale w momencie, kiedy weszłam na wyższy poziom i zostałam rektorem, poznałam ogromną różnorodność, jaką jest Uniwersytet Warszawski, gdzie mam różne środowiska, gdzie mam różne dyscypliny, począwszy od nauk humanistycznych, poprzez nauki społeczne, skończywszy na naukach ścisłych, które dla mnie były najbliższe, ale w zasadzie bardziej mnie zaczęły interesować te dalsze, czyli humanistyczno-społeczne. No i w zasadzie tutaj te wszystkie relacje międzyludzkie i ta różnorodność zarówno motywacji, jak i celów, jak i postaw moich kolegów była fascynująca. I teraz w zasadzie w momencie, kiedy zaproponowano mi, żebym ja kandydowała na stanowisko przewodniczącej KRASP-u, sobie pomyślałam, że będę miała ogromną szansę wejścia jeszcze wyżej, czyli poznania środowiska akademickiego, szkolnictwa wyższego na całym terenie, nie tylko Polski, ale i Europy. Czyli w zasadzie znowu wchodzę na wyższy poziom różnorodności, prawda? Różne uczelnie, różne branże, różne potrzeby, różne misje. No i oczywiście raczej patrzyłam na pełnienie tej funkcji jako coś bardzo interesującego, co pozwoli mi się dowiedzieć bardzo wiele o tym środowisku i ewentualnie, no może przy okazji, uda się znaleźć jakieś rozwiązania dla tych różnorodnych problemów, jakie w środowisku akademickim trzeba rozwiązywać i które się rozwiązują bez przerwy. Czy właśnie znajdywanie odpowiedzi na te różnorodne problemy to było to największe wyzwanie, z jakim pani rektor się mierzyła? Jak pani rektor w ogóle wspomina swoją kadencję KRASP-u? Szukanie rozwiązania dla tak różnorodnych problemów i tak różnorodnych środowisk, które są członkami Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, to było to, co zmotywowało mnie, żeby w ogóle wejść w te problemy, a równocześnie starać się znaleźć rozwiązanie. Tym rozwiązaniem wydawało mi się i w dalszym ciągu uważam, to jest postawienie na pierwszym miejscu sprawy różnorodności misji wyższych uczelni. Czyli po prostu mamy uczelnie branżowe, mamy uczelnie o różnych dyscyplinach, mamy uczelnie akademickie, mamy uczelnie zawodowe. Praktycznie rzecz biorąc, jeżeli wrzucimy wszystko do jednego worka i nie uświadomimy sobie, że każda z tych uczelni pełni inną funkcję i ma inną misję do zrealizowania, no to po prostu będziemy mieli problemy i nie będziemy potrafili znaleźć wspólnego języka. No i w związku z powyższym, tak jak patrzę na to dzisiaj, widzę, że to cały czas mamy to samo, że nie potrafimy, znaczy potrafimy ze sobą rozmawiać, ale w momencie, kiedy zaczynamy myśleć o znalezieniu wspólnego rozwiązania, to zaczynają się kłopoty. Bo każde to środowisko ma inne założenia, trochę inne zasady i trochę inne potrzeby. O te kwestie różnorodności misji uczelni jeszcze dopytam w późniejszej części naszego spotkania. Na pewno to, co pani rektor powiedziała, sprawia, że pani kadencję określa się właśnie jako konsolidacyjną, choć analizując dorobek prac KRASP-u pod przewodnictwem pani profesor, na pierwszy plan, przynajmniej dla mnie, wysuwa się kwestia umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego. Warto też dodać, że był to czas, kiedy KRASP już uczestniczyła w strukturach EUA, nawiązała i podtrzymywała kontakty z szeregiem konferencji rektorów w innych krajach. Współtworzyła na przykład przewodnik Study in Poland dla kandydatów na studia z zagranicy. Dlaczego zatem współpraca zagraniczna była priorytetem dla pani profesor jako przewodniczącej KRASP-u? Ja myślę, że współpraca zagraniczna, szeroko pojęta, jest priorytetem dla każdego rektora, a więc oczywiście również dla Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, ze względu na to, że
Polska nie jest wyspą na oceanie i nie mającą sąsiadów. My jesteśmy członkiem Europy i praktycznie rzecz biorąc, zarówno edukacja, kształcenie, jak i rozwój badań naukowych nie ogranicza się tylko do naszego terenu, ale jest to element obszaru szkolnictwa wyższego europejskiego i badań naukowych europejskich. To nawet nazywa się tak oficjalnie, że to jest Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego i Nauki i my w zasadzie jako Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich byliśmy już od dawna w tym obszarze, natomiast ten obszar żyje, ten obszar się rozwija i w związku z powyższym my musimy dotrzymać kroku. I dlatego uważam, że kierunek Europa i umiędzynarodowienie, jak to nazywamy, jest takim elementem, który jest niezbędny. To jest codzienność. O tym nie można powiedzieć, że to po prostu jest priorytet. To jest niezbędne, żeby w ogóle inne priorytety były realizowane. 4 lata kadencji pani profesor niewątpliwie przyniosło wzmocnienie pozycji KRASP-u w Europie. Warto tu wspomnieć o szeregu działań, takich jak wzmożona aktywność w projektach EUA, pomysł utworzenia Polskiej Agencji Wymiany Akademickiej, powołanie Komisji do Spraw Międzynarodowych KRASP. Która z tych inicjatyw w zakresie współpracy międzynarodowej dziś z perspektywy tych kilku lat jest oceniana przez panią profesor jako ta najcenniejsza? To więc muszę powiedzieć, wie pan, że tutaj mam bardzo konkretną odpowiedź, bo rzeczywiście to, co w tej chwili mogę uznać, że jest najcenniejsze, to powstanie NAWY, czyli na... Tak myślałem, że pani profesor odpowie właśnie, że to... Tak, wymiany akademickiej, ze względu po prostu na to, że na samym początku mojej kadencji razem z Karolem Musiołem, który był przewodniczącym Komisji Współpracy Międzynarodowej, staraliśmy się przekonać panią minister i daliśmy nawet takie wstępne założenia stworzenia, myśmy to nazwali PAWA, czyli Polskiej Agencji Wymiany Akademickiej. No i oczywiście to z dużym uznaniem spotkaliśmy się u pani minister Kudryckiej, tylko wszystko rozbijało się o pieniądze. No i praktycznie rzecz biorąc, w zasadzie to nasze marzenie spełniło się dopiero 3 lata temu, kiedy okazało się, że decyzją polityczną powstała NAWA, i znalazły się na NAWĘ pieniądze. Także muszę powiedzieć, że to mi sprawiło ogromną przyjemność w momencie, kiedy pani dyrektor NAWĘ zadzwoniła do mnie z zapytaniem, czy zgodzę się na to, żeby być ekspertem w NAWĘ. Natychmiast się zgodziłam. Także to akurat wspominam, bo to jest coś takiego, co powstało. Druga rzecz, która w zasadzie też można powiedzieć, że pozostawiła po sobie ślad, to jest kształcenie ustawiczne. To kształcenie ustawiczne już od dawna za granicą, zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych, czy w Kanadzie, z tym się spotykałam. I w zasadzie to jest szalenie ważny element rozwojowy społeczeństwa. Widziałam braki w kształceniu ustawicznym w Polsce. Wiedziałam, że istnieje coś takiego, co nazywa się Uniwersytetem Trzeciego Wieku, ale trudno było to nazwać kształceniem ustawicznym. W momencie, kiedy zastanawialiśmy się na uniwersytecie, co zrobić, czy stworzyć Uniwersytet Trzeciego Wieku, jedna z doktorantek, Kasia Lubryczyńska, mówi: pani rektor, z Uniwersytetu Trzeciego Wieku to ja zrobiłam magisterium, natomiast ja pani zorganizuję Uniwersytet Otwarty. To jest element kształcenia ustawicznego. I rzeczywiście to się stało i rzeczywiście to funkcjonuje już 10 lat. I w zasadzie to jest też taki element, który się pojawił dzięki tej działalności w KRASP-ie, która dała takie szersze spojrzenie i to się przełożyło na coś, co powstało na Uniwersytecie Warszawskim, a teraz już w wielu miejscach na uniwersytetach tego typu uniwersytet
Jest. Nie tylko Uniwersytet Trzeciego Wieku, tylko Uniwersytet Otwarty. Mówiliśmy o PAWie czy NAWie, mówiliśmy też o tym kształceniu ustawicznym, a też warto podkreślić, że jednym z najważniejszych dokumentów wypracowanych przez kadencję pod przewodnictwem pani profesor była Strategia Rozwoju Szkolnictwa Wyższego w Polsce do 2020 roku. Jakie europejskie trendy chcieli państwo rektorzy wtedy zaproponować do wprowadzenia w naszym polskim systemie? Z mojego punktu widzenia to, co było najważniejsze w momencie, gdy przygotowywana była ta strategia szkolnictwa wyższego, to była ogromna dyskusja, która toczyła się w trakcie przygotowywania i równocześnie ocena, jak oceniamy to, co mamy, czyli jak oceniamy szkolnictwo wyższe i rozwój badań naukowych w Polsce. I w zasadzie można powiedzieć, że sytuacja, która wtedy pojawiła się, polegała na tym, że w wielu miejscach nie jest źle. Że w wielu miejscach możemy powiedzieć, że nie odbiegamy od poziomu kształcenia czy rozwoju badań naukowych. Natomiast są miejsca, gdzie te problemy istnieją. Tutaj można podzielić w ogóle ten cały obszar szkolnictwa wyższego i badań naukowych na takie dwie części. Więcej mamy europeizacji i więcej mamy internacjonalizacji w tych dyscyplinach ścisłych. Matematyka, fizyka, chemia, biologia. Tutaj od lat byliśmy w stanie brać udział w międzynarodowych badaniach naukowych. Ta druga część, humanistyczno-społeczna, jest bardziej lokalna. I w zasadzie między innymi w ramach strategii chodziło o to znowu, żeby zarówno ta część nauk ścisłych, jak i ta część nauk humanistyczno-społecznych właściwie się rozwijała. I tu znowu wpadliśmy doszliśmy do takiego momentu, że okazało się, że ocenić rozwój badań naukowych ścisłych jest dużo prościej niż ocenić rozwój badań naukowych nauk humanistyczno-społecznych. Co więcej, jeżeli mówimy w ogóle o naukach społecznych, to się okazuje, że to są nauki, które mają bezpośrednie przełożenie na rozwój kraju, na rozwój gospodarki i tak dalej. W związku z powyższym nie można tego pakować do jednego worka. Mówię tutaj, jak pan widzi, koło strategii, a nie o strategii. Specjalnie, bo w gruncie rzeczy my cały czas tworzymy nowe strategie. Każdy rektor na początku swojej działalności zastanawia się, w jaki sposób tę strategię zmienić, unowocześnić, rozwinąć, ale praktycznie rzecz biorąc trafia cały czas na te same problemy. Myślę, że to, co przed tą strategią, którą myśmy przygotowali, a co zostało wprowadzone ze świata zewnętrznego, czyli z Europy, to jest proces boloński. To znowu jest coś konkretnego, prawda? Na początku rzeczywiście środowisko bardzo się opierało, nie chciało tego. Głównym takim elementem procesu bolońskiego to jest podział tego kształcenia na dwie części, licencjacki i magisterski, prawda? I ta sprawa w zasadzie na początku budziła emocje. W tej chwili już emocji nie budzi, ale w moim pojęciu ten proces boloński do końca nie został wykorzystany ze względu na to, że dlaczego był ten podział na 3 lata i 2, prawda, na licencjackie i magisterskie. No ze względu na to, że zakładaliśmy, że na przykład po licencjacie potem magisterium będzie robione z jakiejś innej dyscypliny. No, na przykład mamy licencjat z fizyki, a potem idzie na dziennikarstwo i będzie fantastycznym dziennikarzem, prawda, który zajmuje się naukami ścisłymi. To w zasadzie nie wyszło. W 90% chyba jest tak, że licencjat i magisterium robi się z tej samej dyscypliny. Natomiast zaletą jest to, że wiele uczelni, które powstały, szczególnie niepubliczne uczelnie, które w wielu przypadkach po prostu miały cele komercyjne, dawały tylko licencjat. I to jakby spowodowało, że no, takimi bocznymi drzwiami weszła jakość do systemu edukacyjnego w Polsce.
Strategia właśnie kładła też ten nacisk, to o czym mówiliśmy wcześniej, na rozróżnienie typów uczelni i misji, jakie każdy z tych typów powinien spełniać. Dziś obserwujemy coraz śmielsze pomysły tworzenia wydziałów medycznych na uniwersytetach czy w szkołach zawodowych, przekształcenia szkół zawodowych w akademie, które pełnią bardziej funkcje uczelni niepublicznych. To dobry krok? Zawsze się mówiło, że przyzwoity uniwersytet powinien mieć kolegium medyczne. Ja odnosiłam się do tego z dużą rezerwą, ale w zasadzie jeżeli popatrzeć na uniwersytety amerykańskie, czy przede wszystkim amerykańskie, to widać, że praktycznie rzecz biorąc wszędzie tam, gdzie mówimy o uniwersytecie z pierwszej setki rankingu wyższych uczelni, tam jest kolegium medyczne. Ono niekoniecznie musi wchodzić bezpośrednio do uniwersytetu. Ono jest częścią uniwersytetu, mającą dużą, ale ma dużą autonomię, tak jak na przykład na Uniwersytecie Jagiellońskim. To sprawia zarówno problemy, jak jest ogromną zaletą. W tej chwili jestem gorącym zwolennikiem tego, żeby jednak jak najbardziej zbliżyć się do medycyny, przede wszystkim do medycyny, ale również do nauk technicznych, ze względu na to, że XXI wiek to jest po pierwsze, to nie jest wiek nauk podstawowych. To jest wiek nauk multidyscyplinarnych, to jest wiek badań skierowanych na człowieka i na środowisko. I tu w tym momencie uniwersytet jako taki nie wystarczy sobie. Akademia Medyczna jako taka nie wystarczy sobie, Politechnika jako taka nie wystarczy sobie. No i powstają właśnie wydziały takie inne na wyższych uczelniach, czyli u nas będzie Wydział Medyczny, na Politechnice jest Wydział Zarządzania, prawda, czy Filozofia, czy tego typu nauki humanistyczno-społeczne. Natomiast trochę się obawiam i nie do końca mam pewność, jak to zorganizować. To znaczy, czy to rzeczywiście każda uczelnia w tym momencie ma prawo mieć wydział medyczny i to jest wszystko okej. No to by trzeba było jednak patrzeć na to z dużą rezerwą, żeby to jest teoretycznie wzniosły cel, ale w zanadrzu jest cel ekonomiczno-finansowy i tego się po prostu boję. Podsumowując 15 lat konferencji rektorów akademickich szkół polskich, zwracała pani profesor uwagę na to, że w kolejnych kadencjach konferencja powinna podkreślać z jednej strony dbałość o utrzymanie etyki w szkołach wyższych, z drugiej zaś to, by uczelnie rozwijały się w indywidualny sposób. Czy w opinii pani profesor konferencji udało się to osiągnąć? To znaczy, to jest cały czas ten sam problem, bo w gruncie rzeczy, jeżeli chodzi o etykę, to oczywiście to nie zależy, do jakiej branży należy uczelnia, czy to jest Politechnika, czy to jest Uniwersytet, czy to jest Akademia, prawda? Po prostu zachowanie etyczne jest czymś ogólnym i obowiązuje wszystkich. Tu się nic nie zmienia. Natomiast jeżeli chodzi o misję uczelni i cele uczelni, cały czas jest ten problem, że w momencie, kiedy mamy do czynienia wyższą szkołą zawodową, która kształci potrzebnych specjalistów, jest lokalną, bardzo dobrą uczelnią. Chce iść w takim kierunku, żeby w końcu stać się czymś zbliżonym do Uniwersytetu Warszawskiego czy Jagiellońskiego. No i to jest pewnego rodzaju, według mnie, błąd naszego systemu. To nie wyższe uczelnie same w sobie mogą zmienić tą misję, bo tutaj w tym momencie, kiedy tworzymy system szkolnictwa wyższego, bo jedna rzecz to jest strategia, którą my jesteśmy w stanie na papierze napisać, ale my nie decydujemy o tym, jak wygląda system szkolnictwa wyższego i my nie decydujemy o tym, w jaki sposób finansowane jest szkolnictwo wyższe. A tu w tych dwóch elementach mamy ukryte, narzucone pewne reguły, których nie możemy uniknąć, jeżeli chcemy być właściwie finansowani. I dlatego w tym momencie mamy problem z ostatecznym rozwiązaniem różnorodności misji wyższych uczelni. Mówiła pani profesor, że te
problemy, które dotyczyły KRASP właśnie na przykład w trakcie pani kadencji, do dziś w jakiś sposób są powtarzalne, cały czas one istnieją. A jak tak myśli pani profesor o tym szkolnictwie wyższym w przyszłości, to czy są jakieś takie kluczowe kwestie, nad którymi KRASP dalej powinna pracować? Czy pojawiają się nowe zagadnienia, które wymuszają obecne czasy i którymi KRASP właśnie powinna się zająć, powinna podjąć się implementacji? Ja myślę, że przede wszystkim sprawa tej różnorodności wyższych uczelni to jest według mnie kluczowa. Równocześnie zaakceptowanie, że będą wyższe uczelnie, które będą ukierunkowane na wybitne osiągnięcia naukowe, czyli uczelnie badawcze. I to nie może być tak, że 50% wyższych uczelni w Polsce to będą uczelnie badawcze, bo tak nie musi być. Po prostu to jest zresztą właśnie ta wada, którą my mamy w Polsce, że my nie potrafimy wypromować najlepszego i potem tak go finansować i tak mu pomagać, żeby był jeszcze lepszy. W sporcie nam to się udaje. Prawda? Natomiast tutaj jest analogiczna sytuacja. Tu nie może być równomierny rozwój, jeżeli chcemy mieć najlepszych. My powinniśmy być dobrzy wszędzie i mieć te wyspy, które są najlepsze. To nie oznacza, że te wyspy to muszą być całe uczelnie. To można sobie wyobrazić taką sytuację i to jest dużo prościej i to w zasadzie w Polsce już istnieje, że na uniwersytecie czy na wyższej uczelni, która wcale nie jest rewelacyjna, jest znakomita grupa badawcza. I tą grupę badawczą trzeba zauważyć i trzeba jej pomagać. Do tego w zasadzie służą agencje. To jest NCN, NCBIR, prawda, które finansują tego typu grupy, no i w gruncie rzeczy pozwalają na ich rozwój. I takich ludzi, takim grupom powinno się dać zielone światło. Gdyby miała pani profesor dziś wskazać jedno z działań podjętych przez KRASP w ciągu tych 25 lat, które było najważniejsze dla funkcjonowania konferencji, uczelni czy szkolnictwa wyższego ogółem, to co by pani profesor wybrała? Ja myślę, wie pan, że bardzo ważną rzeczą było wprowadzenie Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich jako instytucji umocowanej w ustawie o szkolnictwie wyższym. Dlatego, że w tym momencie myśmy przestali być takim towarzystwem, prawda, takim klubem rektorów. Tak, to profesor Koj zawsze podkreślał, że na początku tak niektórzy myśleli o konferencji, jako klubie rektorów. Tak, i co więcej w zasadzie chcieli, żeby tak to zostało. Natomiast w momencie, kiedy zostaliśmy włączeni jako instytucja reprezentująca nasze środowisko, no to już nasze obowiązki wzrosły, ale prestiż również wzrósł. I tutaj bym powiedziała, że to akurat też trafiło na moją kadencję. W związku z powyższym, w momencie, kiedy właśnie zastanawiałam się, co ja mam tutaj na początku zrobić, żeby ten KRASP zaczął funkcjonować już tak w sposób bardziej okrzepły, okazało się, że ja muszę stworzyć biuro KRASP-u. Bo praktycznie rzecz biorąc, dotychczas to była taka sytuacja, że prawda, jest przewodniczący KRASP-u, jest sekretarz KRASP-u, jest osoba, powiedzmy, asystent przewodniczącego i to był koniec. I w zależności od tego, gdzie był przewodniczący, tam to biuro niby istniało. I ja wtedy zdecydowałam, że ja po prostu tak nie potrafię funkcjonować. Praca, jaka spadła na KRASP, była ogromna, bo myśmy znaleźli się na liście instytucji, które opiniują wszystkie rozporządzenia dotyczące szkolnictwa wyższego i nauki i nie tylko, wszystkie ustawy i tak dalej. W związku z powyższym to zaczęło się kręcić dużo szybciej i w związku z powyższym trzeba było to jakoś administracyjnie zorganizować. I wtedy powstało
Biuro Transpu. Dzięki Bogu to już jest 14 lat, jak oni funkcjonują. Oczywiście będąc rektorem Uniwersytetu Warszawskiego łatwo znalazłam pomieszczenie dla tego Transpu. Łatwo znalazłam dziewczyny, które po prostu z biura współpracy zagranicznej przeszły do biura Transpu i do dzisiaj tam są. Agata Kulesza, która jest szefową w tej chwili biura i równocześnie jest osobą pełniącą obowiązki sekretarza generalnego. Za moich czasów był sekretarzem generalnym Andrzej Kraśniewski. Znakomita osoba, która ciągnęła między innymi współpracę międzynarodową, jako że KRASP ma dwa takie poziomy działania na arenie międzynarodowej. To jest jedno, to są rektorzy i udział rektorów w UA, prawda? Ale UA to nie tylko są rektorzy, ale również sekretarze generalni, którzy tworzą swoją własną taką platformę współpracy. I w zasadzie te wszystkie prace, które związane były, te projekty, które były związane z badaniem Szkolnictwa Wyższego Europejskiego, do którego myśmy weszli bardzo energicznie i to bardzo wysoko cenię, to między innymi wiązało się z aktywnością sekretarza generalnego i tych wszystkich kontaktów, których jest mnóstwo i które w wielu przypadkach są takimi już w tej chwili kontaktami towarzyskimi. Sekretarz generalny miał to do siebie, że on istniał cały czas, on nie miał kadencji, w związku z czym to w pewnym sensie on zapewniał ciągłość tej instytucji, bo kadencyjność przewodniczącego KRASP-u z jednej strony jest dobra, ale z drugiej strony powoduje, że musi się uczyć tej instytucji, prawda? 4 lata to nie jest dużo do tego. Także to muszę podkreślić jako coś, co bardzo cenię, natomiast nie ulega wątpliwości, że powiedzmy ta codzienność, która zajmowała najwięcej czasu, a daje najmniej pozytywnych efektów, natomiast nasza pozycja na arenie międzynarodowej jest bardzo silna i bardzo poważnie jesteśmy traktowani. Dziś pani profesor pełni funkcję przewodniczącej Rady Fundacji Rektorów Polskich. Jak z tej perspektywy patrzy pani profesor na konferencję rektorów akademickich szkół polskich? No wie pan, w tej chwili to w zasadzie mogę sobie pozwolić na trochę taki emocjonalny stosunek, prawda, do konferencji rektorów akademickich szkół polskich. Z dużym sentymentem wspominam te wszystkie kontakty. Uważam, że jest to instytucja bardzo cenna. Będąc szefową KRASP-u, bardzo mi zależało na tym i w dalszym ciągu w tej chwili obserwuję to, czy wszyscy członkowie KRASP-u mają za co cenić tę instytucję. Bo tutaj na pierwszy plan wysuwa się właśnie ta konsolidacja, o której mówiliśmy. Każdy członek KRASP-u powinien czuć się ważnym członkiem tej instytucji i partnerem wszystkich rektorów, bez względu na to, czy to jest mała szkoła o zasięgu lokalnym, czy to jest wielki uniwersytet. No i życzyłabym właśnie tego KRASP-owi, żeby tak to funkcjonowało. No i żeby rzeczywiście razem dużo więcej rzeczy można zrobić, razem dużo więcej rzeczy można wywalczyć, ale przede wszystkim trzeba zrozumieć swoje potrzeby i zaakceptować swoją różnorodność. Bardzo pięknie powiedziane. To był 4 odcinek naszego podcastu jubileuszowego, a moim gościem była profesor Katarzyna Hołaśnicka-Macukow, przewodnicząca Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w latach 2008-2012. Bardzo dziękuję za inspirujące spotkanie, pani profesor. Dziękuję bardzo.